Ja postaram się obalić mit sugerujący, że ten debiut w ogóle się nie nadaje do gry. Nie nadaje się do gry, ale nie w ogóle, tylko trochę się nadaje. I tak, do wszystkich hejterów oraz takich poważnych mistrzów jak ten stary dziad, co ma 3000 rankingu, w dupie mam, co sądzisz o tym debiucie. A do wszystkich dobrych ziomków, które się bawią szachami, zaczynajmy. Więc tak. Debiut ten jest do rozgrywania po białym ruchu E4. Teraz musicie notować, bo potem będziecie zadawać głupie pytania. E4 to rozwojowy ruch, którym już jakby uznajemy za to, że możemy już wejść w ten debiut. I rozgrywamy partię F5. Nasz silnik pokazuje już tutaj plus 1,7. I po zbiciu, widzowie, kiedy już mamy wystarczająco przegraną pozycję, decydujemy się na turbo przegrywający ruch, czyli król F7, gdzie mamy plus 5 dla białych. Plus 5 dla porównania, jeśli chodzi o materiał, to tak jakbyśmy mieli tą wieżę mniej. I uwaga, to nie ma sensu. To jest przegrana pozycja. Ale białym, jakby dajemy białym możliwość do pomyłek. Zacznijmy od tego, że komputer im dłużej myśli, tym więcej daje. Mamy już plus 6 na silniczku. Niedługo zamkniemy ten licznik, bo im dalej w las, tym ciemniej. Mianowicie hetman H5 szach, G6, bicie pionka. Idziemy królem tutaj. No i taki ostatni kończący wariant jest właśnie tu. Bo od tego momentu dochodzi, widzowie, do 5, 6, 7 różnych wariantów. Mamy plus 6 dla białych, widzowie, kurwa. Także, no, jak widzicie, to nie są przelewki, ale mamy bicie, wieża bije i tak wygląda pozycja. Aktywna wieża i po tym szachu, na przykład tu, mamy króla na H8. Dzięki temu, że oddaliśmy 3 pionki i mamy dziwną wieżę, mamy taką sztuczną roszadę. Główna idea polega na tym, że dochodzi do takiego wariantu. I uwaga, to jest pierwsze 5 ruchów i mamy totalnie przegraną. Ale główna idea w tym debiucie polega na tym, że wy wiecie, że macie przegraną, ale musicie poznać swoje mocne strony. Waszą mocną stroną tutaj jest na przykład siła psychiki, dobra wola, moc przyjaźni. To są wasze mocne strony, bo szachowo jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem. A co, jeśli będzie inaczej? I tutaj teraz proszę też zanotować to, co teraz napiszę. Co jeśli, załóżmy, już tutaj przeciwnik dojdzie do wniosku, że gra na przykład coś takiego? Wtedy, widzowie, wszystko jest dobrze. W takiej sytuacji rozgrywacie na przykład D6. Nie musisz bić, żeby dawać mocne centrum. I po takim zbiciu już wyprowadzisz gońca i pozycja, uwaga, jest równa. A to tylko jeden wariant. Czyli co to oznacza? To oznacza, że jeżeli gramy Fred Defense, to najbardziej nam się to opłaca wtedy, kiedy go nie gramy. Na tym polega ten debiut, bo sam w sobie jest beznadziejny. Oczywiście jest tutaj multum innych ruchów, typu przepchnięcie pionka. Ale to tak samo gramy D6 i bardzo często te pozycje prowadzą nawet do takich, które mogą nam dać nawet przewagę. Bo teraz już jest prawie lepsza czarnych, a to duży sukces. Także pamiętajcie, że ten debiut jest bardzo słaby, kiedy nam się uda go zagrać, więc najlepiej, żeby go nie grać. Ale jak już chcecie, to przechodzimy do tego. Pamiętajcie, żeby nie bić w centrum pionka, starać się raczej wyprowadzić tak, żeby to odbić gońcem i bardzo często uważamy na hetmana H5, bo na przykład jeżeli teraz zagrasz taki ruch, to przegrywasz w 3 ruchy. A to chyba niedobrze. No załóżmy, że ktoś ma dobry humor i będzie chciał, nie wiem, bardzo poddymić, to takie poddymianie nigdy nie wygra, bo tak bardzo słaby jest ten debiut, że możesz dostać mata na różne sposoby. Więc pamiętaj, że tutaj balansujesz na krawędzi przegranej natychmiast, albo na krawędzi przegranej w 20 ruchów. Czyli to są tak zwane szachy, widzowie, dla debili. Dlatego ja was tego uczę. Sam sobie zakładasz siatkę matową, żeby wiedzieć, jak nie grać. Przechodzimy do głównej idei. Główna idea... Aha! Jest jeszcze bardzo ważna rzecz. A co jeśli będzie inaczej? A co jeśli będzie inaczej niż inaczej? I to już jest w ogóle Kongo, ale muszę o tym powiedzieć, zanim zaczniemy robić główny debiut. Bo co jeśli my zagramy królem i chłop nie zagra hetmanem? Dobra, to jest, uwaga, najlepsze. Wtedy już na pewno przegramy. Nie no. Po tym hetmanie H5, które jest względnie najlepsze, przynajmniej mamy szansę na jakieś pułapki. Ale może się okazać, że przeciwnik, załóżmy, totalnie to oleje i on, załóżmy, wyprowadza normalnie figury. To okazuje się, że nie dość, że nie mamy roszady, to jeszcze wszystko źle stoi, nie mamy ruchów. Także wtedy musicie robić tak zwany freestyle boży. Bo jak zagrasz teraz jakiś nieprawidłowy ruch, to...
To już Sandomierski jest lepszy od tego, tak? A, i dochodzą do tego takie problemy, jak na przykład słabości białych pól, bo zobaczcie, że tutaj, no taką pozycję, to... Są takie ruchy jak goniec C4 i to jest akurat dobra wiadomość, bo po tym gramy D5, zyskujemy tempo i wtedy ta pozycja jest najbardziej grywalna, bo przechodzimy w główny wariant, który jest dalej przegrywający. Prawda? Bicie tu, bicie i mamy tylko dwa pionki mniej i nie mamy roszady, czyli jest spoko. Zanim, nie, bo ktoś na czacie napisał, idę spróbować. Moment, bo ty dopiero wiesz, jakim gównem jest ten debiut, a jeszcze nie wiesz, jakie masz szanse na wygraną. Tu pokazuje plus 4, więc jakoś tak ten, ale patrzcie, wykonaliśmy 4 ruchy i piąty będzie jeden z tych do analizy. Więc po kolei będziemy analizować ruchy, które tu będą, plus ja dorzucę od siebie ruchy, które grają białe. Uwaga! PPG teraz wszyscy. Wbrew temu, co mówi silnik szachowy, zobaczcie, jak często czarne potrafią wygrać. Zauważcie, że jeżeli ktoś wpadnie w jakąś prymitywną pułapkę, to tutaj czarnych win ratio jest 50 do 47, czyli częściej wygrywają czarne niż białe, mimo tego, że jest plus 6. No zobaczmy na przykład jakąś partię 2500, który tą partię wygrał. Mamy partię zawodnika 2500 na liczes. O k***a, białymi grał arcymistrz. Arcymistrz przegrał białymi. Wow, zobaczcie, co poszło. Bicie biegiem chujew, nie. Guljew, arcymistrz Guljew. No, 2300 na żywo. No to tak mówię, urodzony w 1968 roku, można by rzec, że swoje lata takiej świeżości szachowej prawdopodobnie ma za sobą. I o! Pierwszy podstawowy błąd. Poszedł goniec H6, E5 i widzowie, już jest tylko plus 1 według silniczka. Widzicie to? Oddaliśmy 3 pionki. Kosztem jednego, czyli mamy te dwa na minus. Mamy króla tak naprawdę po roszadzie i bazujemy na aktywności. Powinniśmy mieć tutaj plus 3, a jest tylko plus 1. Koń F3, koń F6 i chłop chce agresywnie atakować. Według silniczka już jest minus 1. Zyskujemy tempa i gramy cały czas, widzowie, z tak zwanym pędem szachowym. Bo ten szach okazał się zupełnie niegroźny i nagle jest minus 2. Zobaczcie, jak szybko ta pozycja stała się lepsza dla czarnych. Minus 5,5! Wchodzimy na natychmiastową kontrę. Arcymistrz grający białymi, przez to, że pułapka jest nowa i miał ogromną przewagę, nie potrafił jej zdefiniować. Poszło, widzowie, E4. Lekki błąd, bo straciliśmy tempo. Podejrzewam, że tutaj jakimś wygrywającym ruchem może się okazać być goniec G4. Dopiero wtedy jakieś odbitki albo ewentualnie związania. Bo trzeba tutaj wykazać się bezbędną grą. Ale roszada nie przeszkodziła, żeby przegrać. Jezus, widzowie, jest minus 10. Zobaczcie, jak silnik szachowy w partii arcymistrza skacze. I to nie jest troll. Zdarza się ludziom nawet z wysokiej rangi przegrać, więc wchodzimy, widzowie, w omówienie. Pierwszym wariantem, który wam odpiszę, to... O! To może wy spamujcie, który teraz ruch powinny zagrać białe. Czy bicie robimy pierwsze, czy szach robimy pierwszy, czy ruch B3 robimy pierwszy, czy ruch F3, czy goniec D3. Dziękuję za suba Neoshian. Ci, co piszą H2, nawet... Kurwa. Dobra, rozumiem. Czyli... Okej. Okay. Szachy dla debili, idealnie trafiliśmy. Witam wszystkich. No to dobra, to może ja wybiorę z czatu, tutaj gonię. O, super, właśnie to chciałem robić. G bije H. I to jest wariant, który najbardziej chcemy dostawać, najczęściej. Bo teraz po zbiciu, najczęściej grywalne posunięcie to hetman G5 szach. To jest pozycja, która wygląda jakbyś za chwilę dostał mata, widzisz? Ale to mówię, to wszystko jest względne. Chowamy króla. I tu powoli pojawiają się problemy. I chciałoby się powiedzieć, że ruch B3 teraz... jak najbardziej sprawia nam problemy, bo po B3, goniec B2 jesteśmy bliscy dostania mata. Ale widzowie, po B3 to my już mamy przewagę. Prawie. Mówię prawie, bo to jest jeszcze, zobaczcie, kilka posunięć. I od tego momentu do samego końca partii wchodzimy praktycznie cały czas z tempem do ataku. Koń F6 i mamy już wyprowadzone 3 figury. Żeby było jasne, te figury bardziej imitują pionki niż są wyprowadzone do gry. Więc nie można tego nazwać solidnym debiutem. Maxo 9966 zasugerował, że teraz gramy goniec C4. Idiotą jesteś ty, że ten ruch sugerujesz, ale z przyjemnością ci go pokażę. Gramy tak samo. Konia F6, żeby doprowadzić do D5. I białe
bardzo mają problematyczną pozycję, żeby spróbować atakować, bo w tej sytuacji chęci jakiegoś zwykłego rozwoju za każdym razem spotykają się z kontrą D5 i goniec C4 jest podbiciem. Za każdym razem to samo, a nie ma jak tego bronić. I najczęstszą odpowiedzią jest goniec D3, co w perspektywie późniejszego czasu blokuje twojego pionucha, a ty masz luz i chillere. Atakujesz pole G2. Co to oznacza? Że po natychmiastowej roszadzie pole G2 jest atakowane. I najczęściej ludzie dają szacha, schodzimy i ta pozycja jest wbrew pozorom bezpieczna. Bartoszu, przepraszam, ok, ok. Maxo, to ja też przepraszam, to taki żart, bo to debiut dla debili. Przepraszam cię. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Ok, ok? Ale kup suba. Widz wysłał przed chwilą swoją partię w tym debiucie. Widz grał czarnymi, ma 1100, przeciwnik ma 1450. Zobaczmy ją. Oj, oj, oj. No i to jest, widzowie, to już jest problem dla naszego zawodnika grającego czarnymi. No ale idziemy dalej. Fajnie, wyszedłeś koniem. O, chłop się rzuca do ataku. I tu już pierwszy błąd, kolego, drogi serdeczny, bo zagrałeś E6. D5 na dziurę. Wyprowadzasz gońca. Jest, se masz wysoką. No po E6 troszkę problemy. Dobrze, król do obrony. Super, teraz się udało. A6 troszkę za wolne. B5 to już tragedia. A5 również. Dobra, widzu. Ja nie wiem, jak ty tą partię wygrałeś. Ohoj. Okej. Super. Wygrałeś twardą psychiką. To się ceni. Nic tak nas nie nauczy, jak praktyka po tym, jak przesiedzieliśmy troszeczkę z teorią. Dlatego na start uwaga. Pierwsze co, to robimy gierkę na smur w kącie czeskomowym. Okej. Okay. A, kurde, ja miałem czarnymi, dobra. To szybko zagramy jakieś gówno. Czekajcie, muszę się skupić. Muszę włączyć tryhard moda. Jezus Maria, A3? Aaaa! Na 500 elo! Dobra. Wygram. Najtrudniejsza partia na 1500 elo, jaką zagrałem w życiu. Może i spoceniec, ale ważne, że wygrałem. O, aha, bo ja mam 300 elo. No dobra, ja pierdolę, tu się wszystko może wydarzyć, nie? Okej, jest! Sprawdzamy to w podziemiu szachowym. Jak nie mam, on to zbije. Jak przegram na 300 elo ten debiut, to będzie to bardzo ciekawe. Tutaj to grozi mi szach, więc zbijam pionka. Dobra, wyprowadzamy figurę z tempem. O, k***a, bo to na 3 minuty, nie na 10 minut. Fuck. Dobra, full focus, przepraszam. Okej, chłop traci tempo. Zagram tak, jak zbiję, to będę miał fajne możliwości ataku, rozwoju. I związanko na hetmana, jest na noba. Cały czas szukacie pyk, prawy, lewy. Szybkie, statyczne, dominujące ruchy na nobu. Ludzie się tego nie spodziewają, bo udajesz, że jesteś nobem po tych dwóch pierwszych ruchach. Odbija z szachem. I możesz napisać S gościowi 280 rankingu. I teraz już tylko rozwojowe posunięcia, zyskujemy centrum, król bezpieczny, totalna dominacja. Oj, atak na G6, wyprowadzam wieżę. Mam hetmana za wieżę. Powinno to być wystarczające do tego, żeby wygrać. Patrzcie, mam jeszcze taki plan, że tutaj wybiję i zbiję na F3, czyli niwelacja materiału, gdzie same wymiany w sobie są już dobre. Dobra, szach, szach, tu, tu. A! Tu. Dobra. Zagrał gorzej niż myślałem. Przysięgam. Czyli co? Jeszcze sprawdzimy tylko na minutę i idę na main konto chyba. O! D6. Wyprowadzamy konia. Zagrajmy tu. Tutaj i grozimy tym. Mamy wyprowadzoną figurę. To trochę wygląda jak gambit Janisza, bo będę miał otwartą linię. H3 jakieś useless, to ja A6, B5 szykuję kontrę na skrzydle. Czyli robię dokładnie to, co on tylko na moim skrzydle. Po tym ładuję tu. O, B5. Szybko atak. Tu. Atakując gońca, którego chcę bardzo wymienić. Mogę tego piona zbić w sumie. Otworzę tą pozycję albo ją zamknę na maksa z tym gońcem. Biję. Szach. Wprowadzam figury z tempem. Tu mi nic nie grozi. C5. Po tym pcham tego. Po tym pcham tego. Whatever mi to, co on robi. Tu on chce poświęcić chyba. To ja zagram tu. To bicie jest niegroźne. Zagram tu, żeby bronić. D5 jest broniona. Kurwica. A, tu? A, ten ruch był turbo zis. A, tu? Kurwa,